No i kolejny dzień zmagań. Silikon zaschnął. Teraz nie ma szans, żeby tam w środku silniku albo coś się odkleił. Wiem, będziecie teraz mnie pewnie krytykować. O kurwa, na silikonie wciągnie, pozatyka kanały czy coś. Wierzcie mi, już nie jeden silnik tak składałem i nie jestem głupi. No. Jak mówię, że będzie działać, to będzie to działać. Dobra. Koniec z hejtowaniem samego siebie. I jedziemy dalej, nie? Teraz za co się zabierzemy? Z tej strony muszę wszystko pozamykać ładnie. Już zaraz umęczę go, bo to jest ten silniczek, żebyście lepiej widzieli. A. No i dobra. Teraz poprawimy jeszcze to potem, ale to już na końcu samym. Wałek od tego, od zmiany biegów. Ale teraz zajmiemy się montażem filtra odśrodkowego, nie? No tutaj takie widzicie, napisami do przodu, żeby było, nie? Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie, nie? Tutaj tak samo już od razu, bo jest, widzicie, pod spodem jest zabezpieczony segerem. Czyli teraz już nie ma szans, żeby te sprzęgło wyszło, no po prostu, żeby wyleciało. I jak dokręcacie te śruby, nie? To tak samo jak koło przy aucie czy coś, po skosie, po troszeczkę, nie? Że dużo od razu dowalicie, nie wiadomo jak. Tylko po troszeczkę, po skosie, cyk, 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 cyk i po przekątnych tak. Po troszeczkę, a tak, żeby wam równiutko te wszystkie tarcze siadły i dociągnęło je, nie? No to pamiętajcie o tym. No i teraz tutaj na wierzch jeszcze łożysko można założyć. Tutaj gdzieś miałem łożysko, o. Cyk, łożysko tu wchodzi. Pyk, jest. No i na to jeszcze przychodzi wycisk sprzęgła. Ale jego będę zakładał później. O, dokładnie o to mi chodzi. Tu się wiedzieli. A, takie coś. To jest cały ten wycisk, nie? No. No, jakiś wałeczek do wycisku z tego. O, tak mogę powiedzieć bardziej. No, ale to założę potem, bo jak będę przechylał silnik albo coś, żeby dokręcić tutaj, to to mi wyleci i jeszcze się zgubi. No, dlatego sobie odłożymy na bok. Dobra, i teraz jak to idzie? Mamy tego. Zakładam to normalnie. Jest obojętnie jak. Do środka idzie podkładka. Taka. Ona jest taka no. Taka półkolista, tak można powiedzieć. I tym wypuszczonym. No nie wiem, czy to będziecie widzieć. Trochę mi ręce latają, bo dzisiaj nic nie jadłem jeszcze. Po prostu, żeby tym wypukniętym było do góry. Cyk. O. To zapobiega temu, żeby ta nakrętka nie tarła o spód, nie? I łatwiej się dało dokręcić ją. I ogólnie lepiej docisła, nie? No i będziemy to dokręcać. Ja to dokręcę i widzimy się za chwileczkę. No i dobra, zakręciłem to. Troszeczkę jest śruba zmasakrowana, bo dokręcałem śrubokrętem do bicia. Bo nie miałem tego, ale to też spokojnie daje radę. Dobra, i pamiętajcie, jakby co, przestrzegam was, żeby pilnujcie sobie, żeby ten wałek wam nie wyskoczył, bo tam wystaje od spodu, nie? No i potem będzie wam ciężko się połówki, żeby się zgrały, nie? To sobie na to zwracajcie uwagę. I tam ta sprężyna ma wejść w takie specjalne wypuszczenie w karterze, nie? To też na to pilnujcie. To ktoś, kto to będzie wkładał, to będzie wiedział, o co chodzi, nie? No i tutaj teraz trzeba będzie to zamknąć, nie? Czyli trzeba będzie dać uszczeleczkę. Uszczelkę założyć. Uszczelkę założyć i zamknąć to wszystko, nie? Ja muszę to jeszcze przesmarować silikonem, bo tutaj przy wydobywaniu pęknęła uszczelka, to ją położę na silikonie jeszcze i... No i żeby to na pewno było szczelne, nie? Dobra. Ja to zakręcę. No i tu będzie już praktycznie wsio. Już nie będzie nic więcej na tej połówce. To będzie wszystko. No tutaj to nie wiem, czy już wam pokazywać, czy nie. No ale raczej chyba nie, bo to już jest nic skomplikowanego. Po prostu podkładka i pokrywa od góry i tyle, nie? To już nie będzie nic skomplikowanego. Ja tylko dokręcę to. Aha, jeszcze zapomniałem o najważniejszym.
klawisza, żeby nie zapomnieć o tym cycku. O, i teraz jest wsio. Ja tu jeszcze naleję troszeczkę oleju na to łożysko, bo jest suche. I będzie wszystko do zamknięcia. Zamykam tą pokrywę i będziemy się widzieć za chwileczkę. No i dobra, zakręcone. Radziłbym wam, jakby ktoś to zakładał, najlepiej sobie wydubać wcześniej tego uszczelniacza, żeby go sobie nie zepsuć potem na tym wałku. No i tyle z tej strony. Jest wszystko pozakręcane. Zakładacie obudowę. Jak wszędzie, po przekątnych dociągacie po troszeczkę, żeby to równo siadło. I jest. Ta strona złożona. Zaraz zabieramy się za drugą stronę. No i dobre, co teraz z tej strony? Z tej strony już jest pikuś. Trzeba założyć magneto z Bendixem. Raz. Teraz bierzemy zębateczkę. To jest zębatka od Bendixu. No Bendix to jest tak zwany. To, jak widzicie, to jest tak zwany Bendix. Zakładamy tego Bendixa. Tak samo nie ma tutaj żadnej podkładki, nic. To jest po prostu tylko tak nałożone, bo ja mam tutaj sucho, nie? I muszę go przesmarować teraz. To go przesmaruję tu i widzimy się zaraz, jak założę. Wchodzi ten Bendix, to na to wchodzi druga część Bendixu, czyli to całe łożysko jednokierunkowe, to cyk i po prostu w ten sposób to trzeba założyć, nie? Nie ma żadnej filozofii. Założę to, dokręcę magneto i widzimy się po krótkiej przerwie. Jeszcze tak dla informacji, aby ktoś miał problemy z założeniem magneta na Bendix, to magnetem trzeba kręcić w przeciwną stronę do pracy silnika, wtedy te no tamte takie kołeczki, co są od tego łożyska jednokierunkowego, one się tak jakby się schowają, nie? I tak, tlak dla informacji, aby ktoś czasami miał problemy z tym. No i dobra, jest zakręcone, wszystko fajnie. Co zanim jeszcze zakręcimy magneto, zanim założymy tą pokrywę boczną? Co tu trzeba jeszcze zrobić? Trzeba tutaj założyć zębateczkę, która jest przełożeniem tak jakby na rozrusznik. No i będziemy zaraz ją zakładać. Już pokazuję, jak ona wygląda. Takie coś. No, ona nachodzi w ten sposób. Od góry przychodzi podkładka. Tak przynajmniej tutaj było zrobione. W ten sposób i tyle, nie? Jedna podkładka od góry, o dziwo. Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale tak to było poskładane i tak składam, nie? Tyle. No i teraz można zakładać pokrywę, nie? Oczywiście podkładkę wcześniej, uszelkę znaczy. I zakładamy cały stator. No i dobra, złożyłem. Z tego, co patrzyłem na internecie, to pod tą zębatką powinny być z dwóch stron podkładki, ale nie wiem, czemu tu jest jedna, chyba że młody gdzieś zgubił. Nie wiem, bo on to ściągał. Ale to i tak jest nieistotne, w moim przynajmniej przypadku, bo ja i tak nie będę miał tutaj, nie będę montował tej zębatki tutaj od rozrusznika, bo są problemy z Bendixem. No i nie będzie tutaj w ogóle rozrusznika w tym silniku. Tak czy inaczej nie ma instalacji na rozrusznik, to nie ma żadnego problemu, a kiedyś jak będzie się ściągało tutaj, kiedyś jak się będzie tutaj ściągało to pokrywę, to się dołoży podkładkę jakoś, nie? Jak znajdę jakoś coś takiego, to podłożę już to. No i dobra. Wszystko jest pościągane, znaczy pozakręcane z tej strony. Tu brakuje oczywiście jednej śruby, zaginęła znowu. Ale też tym się nie przejmuję za bardzo. Bo tutaj chyba nie było jednej śruby gdzieś i ja wkręciłem ją tutaj do obudowy, a nie tutaj do środka, ale to i tak już jedna śruba tutaj to jest chuj, to jest lącin. No, dobra. To jest wsio. I teraz wszystko już jest pozakręcane, cyk, 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 cyk ze wszystkich stron, rozrusznik to założę na samym końcu. Jedziemy teraz z głowicą i cylindrem. Jak ja się za to będę brał? Pierw sobie założę tłok. Oczywiście zanim założycie tłok, to pewnie jeszcze raz powiem, jak już będę montował. Najlepiej sobie tu jakoś szmatę wsadzić, że jakby ta zapinka nam spadła, zabezpieczenie od tłoka, to żeby nam nie wpadło do silnika, bo wtedy już jest masakra. Czyli na to trzeba uważać. To jakąś szmatę sobie upchać.
Żeby na pewno nam nie wpadło na tego, tylko na tą szmatę, nie? Nie do silnika, tylko na tą szmatę. Dobra, to ja rozpakowywuję, tutaj mam wszystko. Pierścienie i to wszystko. Jeszcze wam pokażę, jak założyć pierścienie tłokowe i jedziemy z tematem, nie? Jeszcze zanim zacznę zakładać pierścienie, to jeszcze wam powiem parę słów o tym tutaj zabezpieczeniu wałku całym, co przechodzi przez to. Tutaj nie będziecie mieć raczej z tym problemu założyć tego, ale możecie mieć problem z wyciągnięciem tego dziadostwa. Jak ja to zrobiłem? Ja wziąłem po prostu jakiś śrubokręt, taki cieńszy, ale długi. Włożyłem po prostu do środka i pchnąłem, nie? O, widzicie, czekaj. O, wychodzi, tak? I potem zrobi się tutaj taka szpara. I w tą szparę już wsadziłem ten cienki śrubokręt, lekko podwadziłem z jednej strony, z drugiej i wyszło wszystko ładnie, nie? No, to raczej problemu, jak zrobicie tak, to nie będziecie mieć problemu z wyciągnięciem. A ja już tu rozpakowuję uszczelki. Tutaj już nie będę nic na silikonie robił, bo mam nowe uszczelki. Czyli one są niezgniecione, nie? Tam kładłem tylko i wyłącznie dlatego silikon, ponieważ te uszczelki są już wygniecione, nie? Już są wygniecione i dlatego dałem silikon. Normalnie to się nie powinno dawać silikonu, to wszystko powinno być składane na sucho. Na nowych uszczelkach nawet nie bawcie się w żaden silikon, tylko po prostu składajcie to normalnie, nie? Bez żadnego silikonu. Ja to tylko, jak mówię, podkreślam. Dałem tylko i wyłącznie po to silikon, bo były uszczelki stare. Tylko i wyłącznie po to. Tu już mam nowe uszczelki. Chyba, że jeszcze pod głowicę by dam, ale to się jeszcze zastanowię. Pod tą uszczelkę, pod głowicę. Tu, po tą metalową chyba dam jeszcze silikonu. A tą pod spodem, tutaj co przychodzi, ta zielona, to tutaj to normalnie będzie tak na ścisk, nie? No, dobra, ja tutaj rozpieczętowuję to i zaraz się widzimy. No i dobra, mamy pierścienie, wszystkie. Zgarniający się składa z trzech pierścieni. Dwa takie cieniusieńkie. Jest... O kurde. Momencik. Składa się z takich dwóch pierścieni cienkich. Są obojętne, czy założycie je tak, czy tak. To już jest obojętnie, jak je założycie. Jeszcze wam pokażę, jak się zakładać pierścienie, żeby nie poszczerały. I najważniejsze jest, żeby napisami do góry. I teraz po kolei, słuchajcie mnie uważnie. Jakie pierścienie? I oznaczy, że te pierścienie nie są identyczne. Nie tylko dlatego, że jest jeden czarny, drugi srebrny. Tak samo one mają inne tutaj ranty. Ten srebrny ma te ranty, krawędzie, ma zaokrąglone. Jak będziecie mieli ten pierścień w rękach, to na pewno to wyczujecie. I są zaokrąglone te krawędzie przy srebrnym pierścieniu. A przy tym czarnym krawędzie są ostre. Jeszcze się upewnię. Tak. Przy tym czarnym krawędzie są ostre. Rozumiecie? No i dobra. I zakładamy te pierścienie. Jak te pierścienie zakładać? Pierścienie się zakłada po skosie. No, źle to. Zaraz wam pokażę wizualnie. I zaczynamy od tego pierścienia. To jest jakaś taka, nie wiem, fachowo jak się nazywa, możecie mi napisać w komentarzu, jak to się nazywa fachowo. I zakładamy tak, po skosie. Z tym nie ma problemu, to możecie założyć byle jak, nie? Jak wam tam będzie ten... nie będzie tego widać, ale zamki mają się nie nachodzić na siebie, tylko po prostu tak czołem się dotknąć, nie? To też nie będziecie mieć problem. Następny bierzemy pierścień. Teraz bierzemy taki cienki, też uszczelniający. Kładziemy go na tłoku. Tak, w ten sposób. Potem naciskamy kciukiem po skosie, żeby weszedł nam tutaj w gniazdo. O, w taki sposób, że nam weszedł w gniazdo. I jedziemy dookoła i dociskamy tutaj kciukiem. O, dociskamy kciukiem, żeby wchodził. W taki sposób. Widzicie? Nie ma chuja, żeby pierścień wam szczelił. Cyk. Skoczył. Bierzemy drugi pierścień. Uszczelniający, znaczy zgarniający. I tak samo. Bierzemy, kładziemy na górze. Przeginamy go tak, żeby weszedł tutaj w gniazdo. O. By ładnie weszedł w gniazdo. I tak samo, dociskając. Jedziemy dookoła. Cyk, 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 cyk. Pik. Skoczył. Ale z tym jest pikuś.
Powiem tak, z tymi pierścieniami jest pikuś, bo one są cieniutkie i są bardzo elastyczne, nie? To z nimi jest, nie ma problemu. Dobra, bierzemy teraz czarny pierścień. Znaczkiem do góry. Napis ma być od góry pierścienia. Kładziemy pierścień na tłoku. Tak, przesuwamy go trochę do boku. I naciskamy kciukiem, żeby wyszedł nam tutaj w gniazdo. O! Widzicie to? Żeby nam wyszedł tak ładnie w gniazdo. I przesuwa, musi nam tutaj ładnie to wejść. I teraz jest trochę cięższa sprawa, ponieważ ten pierścień jest grubszy. I tutaj sobie bierzemy końcem, tak jakby naciągamy go, a z tej strony wpychamy kciukiem, tak żeby wyszedł nam zamek. O, widzicie? Teraz mi wskoczył zamek i dopychamy, dopychamy tu, a tu naciągamy po troszeczkę i po troszeczkę. I nie masz szans, żeby wam przez to szczelił pierścień teraz. Tutaj wszędzie weszedł, widzicie? Tu się całkowicie schował w zamek i potem coraz bardziej wychodzi. I przez to macie tutaj więcej miejsca na pierścień z tyłu, nie? O, cyk i wskoczył. Jest założony. Tak samo bierzemy następny pierścień, teraz srebrny. Tak samo napisami od góry. Kładziemy u góry na tłoku. I przechylamy kciukiem, wkładamy w gniazdo. O, widzicie? Tutaj dociskam, a z tej strony sobie troszeczkę naciągam, nie? W taki sposób, cyk, tutaj dociskam, tu co naciągam, bo troszeczkę tak delikatnie i wskoczył. Widzicie? Bardzo proste, nie? Następna sprawa. Co oznacza to in? In to znaczy, że ma być to jest zawór sący. Z angielskiego to jest, nie? Czyli, że napełniający zawór jest, nie? W sensie zawór sący. I tak samo możecie się wzorować to tym, że zawsze zawór ssący jest większy od wydechowego. I tak samo tutaj macie większe wycięcie, nie? Większe wycięcie niż tutaj na dole. Czyli to na pewno jest zawór ssący. Zawór ssący zawsze jest od strony gaźnika, nie? Czyli to ma być tak. Jak macie strzałeczkę na tłoku, na przykład w dwusuwach, to zawsze, bo w dwusuwach nie macie zaworów, nie? Ale w dwusuwach, jak macie strzałeczkę, to zawsze strzałeczką się ustawia w stronę zaworu, w stronę wydechu, w stronę przodu motocykla, nie? Przodu silnika. Jak jest strzałeczka, a jak jest napisane in, to jest na pewno od strony gaźnika. To jest taka informacja, jakby ktoś czasami nie wiedział, nie? No i dobra, ja już założyłem zabezpieczenie z tej strony. Najlepiej sobie ze 3 razy, bo 4 razy się upewnić, że jest dobrze zabezpieczenie, dobrze siadło w gnieździe. Potem jak ona nam wyskoczy, to jest lipa i normalnie jest masakra po chuju. Dobra, następnie stworzeń sobie jest najlepiej przesmarować. Na początku olejem, tym co będziecie mieć w silniku, albo takim podobnym, tym ogólnie olejem, żeby sobie przesmarować. Tak samo tutaj korbowód. Jest minimalnie przytarty, no niestety, ale trudno, jeszcze pochodzi na tym. No bo ponieważ na początku, zanim dojdzie tutaj ciśnienie oleju z pompy, no to się może wszystko poprzez zacierać, nie? Tak samo cylinder i pierścienie tutaj, tak samo najlepiej sobie na początku przesmarować to wszystko olejem, nie? Zanim założymy. No po prostu macie ten olej i to wszystko. Jak pierścienie ułożyć na początku? Bo pierścienie się tak czy inaczej one przekręcą z pewnym czasem, nie? Po pewnym czasem one się poprzekręcają. Układam tak na krzyż wszystko, nie? Góra, dół, dolne, pierścienie te olejowe i te uszczelniające pierścienie tutaj na boki, tak. No i taki na krzyż wszystko poukładam i to mi ułatwia rozruch silnika, nie? No dobra, ja to wkładam i widzimy się za chwilę, bo nie mam pomocy, żeby ktoś mi kamerkę przytrzymał, a na czołówce to mnie w ogóle praktycznie nie słychać. Ważniejsze jest właśnie ta szmatka, bo jakby nam wyskoczyło to zabezpieczenie z kombinerek, nie wpadnie nam do silnika, tylko na szmatkę albo gdzieś na zewnątrz silnika. Bo potem naprawdę jest masakra potem to wyciągnąć, żeby tam gdzieś tam wpadło. Jedynie magnes nas ratuje. No to dobra. Ja smaruję. Smaruję zaraz cylinder w środku. Ustawiam sobie jeszcze pierścienie. I zakładamy to, nie? Myślę, że tu też nie ma żadnej filozofii. To trzeba delikatnie, najlepiej jakby ktoś pomagał, nie? Żeby nam pomógł. Bo to trzeba palca... Nie mam w ogóle tego do zakładania pierścieni, nie?